Witam serdecznie, moim gościem Mateusz Szkarłat, Autospa Green Power NS. Cześć, witam. Mateusz, no dzisiaj ta porażka bardzo wysoka. No ja już powiedziałem przedmówcy, że się tego nie spodziewałem. A czy się Greensi dzisiaj spodziewali, że to będzie tak wysoko wyglądać te gole stracone? Mieliśmy nadzieję, że się tak nie skończy, bo walczyliśmy od początku, ale problemy kadrowe, łatanie dziur i na ostatnią chwilę skład łataliśmy, więc nie było wiadomo do końca, co to będzie, kto przyjdzie i no takiego wysokiego wyniku może nie spodziewaliśmy się, ale no trudno. Ważne, że nie dwucyfrówka. Wrócimy przed dziesiątą. No, dokładnie. Czy to, że taki wysoki wynik to jest bardziej pokłosie tego, że oni zagrali tak fantastyczny mecz, czy bardziej szukałbyś tutaj powodów waszej absencji zawodników? Oczywiście bardzo dobry mecz zagrali, bo nie można im nic odbierać. Częściowo pewnie to jest absencja naszych zawodników, ale w pierwszym meczu mieliśmy kadrę, zdaje się, na pierwszy mecz z nimi, a i tak przegraliśmy. Także no, nie zwalałbym tego na jakby absencję, tylko po prostu no, jesteśmy w tym sezonie słabsi od nich. Oj, tam słabsi. Może troszkę od MacBoodu, prestiżu, ale ogólnie rzeczywiście utrzymujecie dalej stabilizację formy. Nie pamiętam, jest szansa jeszcze walki o trzecie miejsce, czy już nie? Zdaje się, że mamy pewne trzecie miejsce już. O, to może ja coś źle patrzyłem, tak? Tak, wydaje mi się, że już mamy bezpieczną przewagę nad Baspalem i Whisky, dlatego już za tydzień szykuje nam się mecz o Pietruszkę, ale no, mecz jak mecz, trzeba będzie zebrać się i zagrać na 100%. Zatem będziecie startować w barażach z ambicjami na ekstraklasę? To się okaże. Myślę, że będziemy walczyć na pewno. Nie oddamy za darmo tego meczu i nie wiem nawet z kim tam możemy zagrać. Jeszcze nie śledziłem tego, ale no myślę, że podejdziemy do tego meczu na 100%. A jak będzie, to się okaże. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.